I zobaczcie, jak pięknie. Teraz w ogóle, jak byłam pod monasterem, to znowu nie chciał odpalić. Znalazłam taką plażę z przepięknym widokiem. Jestem gotowa na wegańską imprezę. Usłyszałam jakieś trąbienie mega głośne i właśnie myślałam, że to jest jakiś większy statek, ale okazało się, że to jest wielki Blue Star, którego już widziałam właśnie na Kalinos. No, także wpłynął. No to jest jakiś inny pewnie, tak przypuszczam. Wpłynął teraz do Patmos. To jest taki, wiecie, statek, który płynie z Aten przez wiele wysp, więc no, to jest taki rejs, który po prostu możecie dotrzeć, na przykład jadąc samochodem po prostu z Polski, to są tam kajuty, można z psem podróżować, są też takie kajuty właśnie przystosowane do podróży z zwierzętami, więc no to jest taki środek transportu duży. I on też właśnie przewozi, transportuje ogromne, wiecie, autobusy, ciężarówki, więc myślę, że też tutaj służy jako dostawa produktów różnego rodzaju na wyspę. Moje dzisiejsze sienanko, zrobione samej. Owocki tutaj od pani Katiny, a jogurcie kupiłam sobie wczoraj i orzeszki też, daktyle mam ze sobą jako takie przekąski. I jadę zaraz tam właśnie do klasztoru, do jaskini. Najpierw do jaskini świętego Jana, a później do klasztoru. I tam sobie też wypiję kawkę. Jestem przy jaskini świętego Jana i zaraz sobie wchodzę. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na godzinę otwarcia, ponieważ jest to 13:30 otwarte od rana i później od godziny 17 do chyba 20. Więc tą taką decyzję trzeba uważać, bo po prostu się nie dostaniemy. I ja też rok temu tutaj szłam na piechotę z miasteczka Scala, czyli stamtąd po prostu. Idzie się taką ścieżką, nie trzeba iść tymi serpentynami drogą, tylko jest taka osobna ścieżka. Jak sobie w Google wybijecie trasę, to was poprowadzi właśnie tą ścieżką. I jest trasa bardzo przyjemna. Też fajnie sobie, piękne zapachy, mnóstwo tu jest właśnie tych drzew iglastych, więc warto też się tak przejść. Bardzo jest dużo ludzi. I tak jak byłam ostatnio, to praktycznie byłam tam sama. A teraz to po prostu wycieczka za wycieczką. Widzicie, taka po prostu jakiś taki chaos i no nie taki klimat, jakiego bym się tam spodziewała, żeby sobie usiąść i chwilę po prostu pokontemplować, pomedytować. No, ale byłam chwilkę tam praktycznie sama. Także mogłam po prostu sobie popatrzeć, wchłonąć to miejsce w spokoju. Więc wydaje mi się, że lepsze są te godziny popołudniowe. Myślę, że tak właśnie, chociaż dzisiaj też jest niedziela, więc to też może być kwestia tego. Ale może rzeczywiście po południu jest tutaj mniej wycieczek. Jestem już tutaj przy klasztorze i po drodze właśnie widziałam, że taki wielki wycieczkowiec przypływał. Teraz się schował za skałkę. A ja sobie idę najpierw czegoś się napić. Prawdopodobnie tutaj. Benetos, czy coś takiego to się nazywa. I tutaj, jak widzicie, już jestem bliziutko. Thank you.
lasy do monastyru. A ja sobie tutaj pochodzę trochę. Zobaczcie, jaka budka stara telefoniczna. Co za klimacik. Ciekawe, czy działa. Nie, nie działa. Piękny ten domek. Bardzo mi się podoba. Roślinki, schodki takie. Jest tu pełno takich uliczek. Można się poszwędać, połazić sobie. Też to, co jest fajne tutaj, że widzę, że na każdym kroku są miseczki z wodą i miseczki z karmą. Tak jak tutaj możecie zobaczyć. Także dbają o kociołki lokalne. Jaki piękny. Kociołek. Nie mam nic, ale ty tu masz jedzonka dużo. No. Cześć. No chodź kotek. Przycięte uszko, czyli wykastrowany. Jesteście pojedzone. Nie macie tutaj widzę. Niskie przejścia. No, tu bym zahaczyła. Czyli 1,80 ma parę. Jakaś impreza była chyba wczoraj. Co to, jakieś meble z Ikei, rzeczy, folie. No naprawdę z Ikei rzeczy. I znalazłam się znowu w tym miejscu, z którego zaczęłam. Także nie da się zgubić za bardzo. Tam na monaster. Zawsze zapominam, czy to jest monaster, czy to jest co, ale tak, monaster. O, tu jaka ładna uliczka też. Jakiś taki sklep artystyczny. Znajduje się tutaj dużo takich pracowni artystycznych. Zobaczcie, to jakie śmieszne z krewetą. O, tu jest kreweta. Nie było widać. Tu też jakieś ciuszki. O, pieski sobie tutaj podróżują. A na ten koncert idę dzisiaj. Tak. O. Ładne rzeczy. I to też są, wiecie, takie wykonane ze złota, srebra, więc takie porządne i rzeczywiście ręcznie robione. Więc jeżeli na przykład planowaliście sobie kupić jakąś fajną biżuterię, to tutaj można, bo naprawdę to nie są takie chińskie podróbki, tylko ładne rzeczy. Zakupiony szaliczek. Przyda mi się tutaj, jak będę chciała gdzieś wejść. Bo taką moją chustkę gdzieś zapodziałam, zgubiłam, nie wiem gdzie jest, więc przyda mi się.
Super, super. Bon, ben nous, on est assez dans ces délices maintenant. Byłam w takiej piekarni. Tam możecie sobie kupić też jakieś pana kopita, czyli takie wszystkie ciasteczka wytrawne, słodkie, z budyniem, właśnie ze szpinakiem, ale też lodziki. I oni sprzedają lodziki, takie ręcznie robione, na sztuki. One tak leżą luzem, bez żadnych opakowań, w zamrażarce po prostu. No i możecie sobie kupić, nie mam pistacjowego. I kupiłam też tam wodę. I woda tutaj też 1 euro, to jest taka standardowa cena za butelkę. Nawet wiecie, w takim miejscu jak to, gdzie woda by mogła kosztować. Jak to w różnych miejscach w Europie, wiecie, mała butelka 5 euro. A tu nie. Tu trafiłam na takie naprawdę piękne miejsce. Tu jest taki ryneczek Chory, czyli tego miasteczka, w którym jestem, gdzie jest ten klasztor i tak dalej, monastyr. I tutaj myślę, że jest wieczorkiem fajna impreza, bo są właśnie bary i można tu super spędzić czas. Są tu naprawdę takie też ekskluzywne butiki. Wiecie, bluzki po 250 euro, ten klimat. Ale myślę, że wieczorem też tu jest super. Tu kolejna jakaś galeria. Za mną jest taki widoczek. A przede mną doszłam tutaj do końca Chory i zobaczcie, jak pięknie. To jakieś okrzyki radości. Tutaj to jest ta plażyczka, z tego co widzę, bo tam widzę to takie jeziorko. Może chciałam przybliżyć, a wyłączyłam nagrywanie i się nagadałam do, wiecie, nie nagrywającego telefonu. Tak, także kontynuując, cały czas są jakieś w tle okrzyki. Tutaj jest to jeziorko i tu parkowałam, żeby przejść na plażę Psyliamo. A tutaj mamy plażę Petra z kamieniem Kalikatsu. Także taki piękny widok, możecie tutaj sobie zobaczyć. A jak rok temu szłam na tą plażę na piechotę z miasteczka Skala, to pamiętam, że tędy, tu właśnie przy tym takim, nie wiem co to jest, przechodziłam tą ścieżką, tutaj, w dół tym zboczem, da się tam przejść, nie jest to, wiadomo, trzeba mieć jakieś buty, ja miałam sandały sportowe i przy tym domku schodzi się na tą ścieżkę i już się idzie prosto na plażę i to oszczędziło, pamiętam, no z 20 minut na pewno drogi, także w takim upale. Ja tam i tak wtedy przeszłam bardzo dużo kilometrów, więc oszczędność trasy była wskazana. Słuchajcie, przybliżę tutaj może troszkę, że to są listki, te różowe, ale możecie zobaczyć, tutaj w środku są takie białe kwiatuszki i to są tak naprawdę właśnie kwiatki i te listeczki białe to są właśnie kwiatuszki, a to różowe wydawałoby się, że to są właśnie liście tych kwiatów, ale to ponoć są prawdziwe kwiatuszki, a to są listki. Gdzieś to też usłyszałam. Mam nadzieję, że to prawda. Także niesprawdzona ciekawostka. Kościół piękny. Nie byłam tu wcześniej. Naprawdę fajnie się tutaj tak po prostu zagubić w tym miejscu, pochodzić. Zastanawiam się w ogóle, czy iść właśnie na ten monastyr. Byłam tam w zeszłym roku. Schodziłam to całkowicie. Mam świeże wspomnienia z tego miejsca, więc chyba sobie po prostu już podaruję tą atrakcję w tym roku i pojadę chyba na plażę, właśnie na Petrę. Tak myślę, że zrobię. A tu znowu wychodzę właśnie na ten ryneczek z tymi butikami. Rzeczy są piękne, naprawdę są bardzo ładne, z dobrej jakości materiałów, więc jak ktoś chce, to może sobie coś pięknego tutaj kupić.
A tu jest właśnie toaleta publiczna. Byłam, skorzystałam i naprawdę czysta, piękna, pachnąca, także wygląda dobrze. Jestem tutaj pod ścianami, pod murami tego monastyru. Piękny jest tu taki dziedziniec przy tym kościele. Mnóstwo roślin, bazylii, pachnące zioła. Takie dwie wielkie palmy. Tu też zioła i widoczek na morze. I tak to wygląda. Nie jest to jakoś trudno wejść, trzeba trochę uważać, ale nic wielkiego się tutaj wspiąć. I tu taka dziurka piękna, z takim widokiem. Okienko, taki obraz po prostu z natury stworzony. Chilluję sobie w jaskince w tą stronę widoczek i zaraz nagram drugą. Jestem tu sama, nikt nie przychodzi. Nikt nie jest chyba, nie wiem, czy się boją ludzie, czy co? Nie trzeba tu jakiejś wielkiej odwagi. Gdzieś ten przesmyk. Obrót 360 prawie. Jak to wygląda? Bo jest taki grząski tutaj grunt, takie wapienne są jakby te skały, więc kruszy się tutaj sporo rzeczy i właśnie trzeba ostrożnie chodzić, żeby się po prostu nie poślizgnąć. To jest właśnie ta jaskinka, więc jak się to wykruszy, co się wykruszy kiedyś, to będzie takie fajne. Takie skałki prowadzą na górę. I tam jest jaskinka. Ta-dam! Ostatni luk na kamień. I teraz chwila prawdy, czy mój skuterek zatrybi. Czekajcie, spróbuję to tak złapać. Statyw z mojej szyi. Dobra. To tak się nie uda. Teraz w ogóle jak byłam pod monasterem, to znowu nie chciałam odpalić, ale użyłam tego srebrnego tutaj czegoś i udało mi się to odpalić. Słuchajcie, jestem świadoma. Naprawdę nie wiedziałam, jakby jak to robić, robiłam to intuicyjnie. No i zadziałało, więc dobra.
znalazłam taką plażę z przepięknym widokiem. Dosłownie koło tego baru Plejades. Zjechałam tutaj w minutę. I zaraz wam pokażę, jaki to jest widok. Po prostu wow. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I zobaczcie na to. Ta-da! Unreal po prostu. Co to jest? Pływałam sobie w tej wodzie pięknej. Jestem tu koło tego zametku. Nie ma tam wejścia. Nie mam pojęcia, co to za zameczek. Jestem gotowa na wegańską imprezę. Koncert jakiś jazzowy. I później może pójdę do jakiegoś takiego klubu, który tam jest na rynku. Także to jest moja dzisiejsza stylówka. Jest blinki blinki. Tu się właśnie wybieram. Muzyka po prostu jak na stypie. Masakra. Powiem wam, że nie moje klimaty. Dosyć mocno taka smętna, bez życia. Szkoda, bo to też tak mam wrażenie, że buduje jakiś taki, nie wiem, wizerunek. Powinno być radośnie, wesoło. Powinni wszyscy, wiecie, bawić się razem, jednoczyć, a nie takie po prostu smęty na masakra. Więc spodziewałam się trochę innej muzyki. Mimo, że widziałam, że to będzie właśnie jazzowy taki koncert, ale taki etno, natomiast no to ta muzyka też potrafi być taka radosna i wesoła. Więc tak, jedzonko jest tu przepyszne, bo guacamole było po prostu mega, bardzo dobre. Czekamy jeszcze na wegańską musakę. No, także idę chyba, tutaj jest taki niedaleko klub Patmians, więc tam pójdę się pobawić po prostu. Oh.